czarny obraz. Siemano, z tej strony Kilgor i witam was już w 5. odcinku naszej serii z Assassin's Creed 2. Od poprzedniego odcinka nic się nie zmieniło, poza tym, że przebyłem drogę do wykrzyknika bez was, żeby nie marnować czasu w materiale. A teraz idziemy i zobaczymy, jak przebiegnie uniewinnienie naszego ojca i reszty naszej rodziny, bo wydaje mi się, że wszystkich aresztowali. Okej. Idziemy. Będziemy szli wolno, żeby nie zwracać na siebie uwagi, bo mogą nas strażnicy aresztować albo coś innego. O, nasza rodzina stoi na szubienicy. You and your accomplices stand accused of the crime of treason. Have you any evidence to counter this charge? Yes, the documents that were delivered to you last night. No właśnie, przecież mu dostarczyliśmy. I'm afraid I know nothing of these documents. He's lying. Co za chuj? Need to get closer. Dawaj, Ezio, skopiemy go. In the absence of any compelling evidence to the contrary, I am bound to pronounce you guilty. You and your collaborators are hereby sentenced. Matko, tu jest nawet ten chłopczyk, któremu piórka zbieraliśmy. You may take our lives this day, but we will have yours in return. I swear we will. Kurwa, powiesili ich. Fuck. He's one of them. I'll kill you for what you've done. Guards, arrest him. Dobrze, Ezio, chodź, posprzątamy tu trochę. Fuck. Abba Tetelo. O kurde. You'd better run, boy. And fast. No, dobry pomysł, chyba go posłucham. Dawaj, Ezio, biegniemy, biegniemy. Trzeba uciekać. Martwy na nic się nie przydasz. Nie pomścisz rodziny. Go, 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 go. Czasami trzeba się wycofać. Fuck. Okej, tutaj się schowamy. Nic z tego. Biegniemy dalej. Musimy znaleźć jakąś kryjówkę, w której nas nie znajdą. Wejdziemy na dach. Bardzo dobrze, Ezio. Okej, już nas nie widzą. Tutaj się schowamy. Przeczekamy. Mam nadzieję, że nas nie znajdą. Cholera. Okej, udało się. Udało się, ale i tak to nie jest happy end. Sekwencja pierwsza została zakończona. I co teraz? Jestem bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że uda nam się sprzątnąć tego kolesia, który tak nas wystawił. Fuck! Całą rodzinę! Dobrze, że jeszcze siostrę i matkę oszczędzili. Ale w sumie nie mam pojęcia dlaczego. I've identified several strange markings that I've discovered right across Renaissance Italy. Now, I don't know what they're doing there, but I want you to help me find out. Rebecca has marked their general location in the database with an eye icon, and she's made them glow as well. Keep an eye out. Okej, okay, ale to pozbieram po prostu sobie między odcinkami. Nie będę was zanudzał znajdźkami. No chyba, że... Thank God. I've been looking everywhere for you. I couldn't stop them, Annetta. I tried, I swear. But there were so many guards. Please, come with me. We need to get you off the streets.
What of my mother and sister? They're safe. I'll bring you to them. No, it's too dangerous for us to travel together. Tell me where to go and I'll meet you there. My sister's house, just north of the Duomo. I'm on my way. Ta nasza sprzątaczka nie podała nam zbyt konkretnych wskazówek, jak tam się dostać, ale i tak spróbujemy. Okej, czyli teraz ściga nas całe miasto. Musimy uważać na strażników. Więc pójdziemy dachami. Jakoś czuję się bezpieczniej na dachu. Fuck! Fuck! Dobra. Masz, pajacu. Kurde. Bez miecza to naprawdę. Nic nie zrobimy im. Biegnij, biegnij, Ezio. Dobrze. Już nas nie widzi. Zaraz powinniśmy go zgubić. Okej, przejdziemy tędy. Wyszliśmy w ogóle z jego zasięgu. O kurcze, obszar nie jest jeszcze dostępny. Więc musimy zejść na dół. Nie pozostawiają nam wyboru. Wow. Ale Ezio twardy jest, przeżyje. Okej, więc biegnijmy, biegnijmy. Cholera, po prawej są strażnicy. Trzeba ich jakoś ominąć. Najlepiej dachem. Cholera, zauważyli mnie, ale nie atakują. Dobrze, pójdziemy tędy. Wiem, że obszar nie jest jeszcze dostępny. Nie będę tam wchodził. Hop. Dobrze. Teraz tędy. Cholerka, tylko żeby nie zostać wykrytym, bo nie mam ochoty na konfrontację z uzbrojonymi strażnikami. Zważywszy na to, że ja w tym momencie nie mam broni, co nie? Fuck! No nie, to było podłe. Ezio, dlaczego się nie złapałeś? No i tak, i nie wejdzie. Ja ciebie. Fuck, no. Trzeba znaleźć inną drogę, ale tutaj jest od groma strażników. Będziemy musieli się jakoś przekraść. Ho, ho, ho. Dobrze, wejdziemy tutaj w ludzi. Może nas nie przyuważą. Biegnij, biegnij, Ezio, biegnij. Tutaj oni kaptury mają. Musimy jakoś dostać się do tego wykrzyknika. Fuck, 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 fuck. Wejdziemy sobie tutaj. No what the fuck? Nie chwycił się za pierwszym razem nasz Ezio. O proszę, a to co to za grupka? Można ich wynająć. Tak mi się wydaje. Przynajmniej tyle pamiętam. Okej, okej. Tam była znajdźka. Cofnij się. Bardzo ładnie, Ezio. Weźmiemy sobie skrzyneczkę. Może jakąś kaskę dostaniemy? 133 floreny. No to nie jest mało. Jakby nie patrzeć. Okej. Pędzimy, pędzimy. Hop. Dobrze.
Wbiegniesz po tej ściance? Wbiegniesz, dobrze. Och, cholerka, już myślałem, że to byli strażnicy, ale to tylko jacyś ludzie na dachu, których można wynająć. Złodzieje chyba, tak mi się wydaje. Biegamy. Już nas ktoś tam przyuważył. Wejdziemy na to. I z tego powinniśmy doskoczyć na tamten dach. Tak, właśnie. Cholerka. Jednak omijanie tych strażników to ciężka sprawa. Biegnij, Ezio. Cholerka, no nie spadnij tylko. Przebiegniemy tędy i znowu na dach. Wchodzimy, wejdziemy tutaj. Może weźmiemy ten punkt widokowy, skoro już tutaj jesteśmy. Nie zrobi to chyba wam różnicy, co nie? A to i tak jesteśmy już przy celu praktycznie. Okej, synchronizowane. No to zeskakujemy na dół. Hop. O, bardzo ładnie. O, tam są strażnicy. Ale wpadłem. Shit. Nie zauważyli mnie. Na moje szczęście. Tu są następni, jakoś ich wyminiemy. A tutaj już jest quest. Okej. No to wchodzimy. Czy to jest dom siostry tej sprzątaczki? Czy tam gospodyni, jak to woli? Dobre stwierdzenie, Ezio. O, czyli jej siostra musi być kurtyzaną. Wow. Dekolcik to ona ma. I to nawet pokaźny. Gdzie ty patrzysz, Kilgore, zboczeńcu? Ti prego, call me Paola. Oh, goddammit. Thank you for offering your home to my family, Paola. It was the least I could do. You must be tired. Perhaps you'd... No, grazie. I can't stay. Why? Where are you going? Właśnie. I understand your desire for vengeance. But the Gonfaloniere is a powerful man. You are not a killer, Ezio. Klatki mi strasznie spadają. But I can make you one. And why are you going to teach me how to kill? I'm not. I'm going to teach you how to survive. Come. No dobrze, idziemy teraz za siostrą naszej sprzątaczki, Paulą. Discretion is paramount in my profession. We must walk the streets freely, seen but unseen. You too must learn to blend like us and become one with the city's crowds. No, w sumie to ma rację. My girls will show you how. Dziewczęta pokażą ci jak. Wejdź w grupę przechodniów. Dobra, no mogę wejść. You can practice with me anytime. W tą wejdziemy. Aha, i mamy ukrycie. Like what you see? Cholerka, zgubiłem ich, trzeba podbiec. Sorki, przepraszam. Idź za Paulą? Czyli ona też tutaj gdzieś idzie, tak? Ale gdzie? Aha, za nami kawałeczek była.
No to wchodzimy, ale gówno nie grupa przechodniów, tutaj się nie mogę wtopić. No to sobie usiądę na ławeczkę. Tam są strażnicy. Fuck! A tutaj żadnych przechodniów, no. Ja ciebie, trzeba zmniejszyć odległość od celu, nie no. Dzień dobry, dzień dobry, nie zwracajcie na mnie uwagi. Tylko wchodzi do was obcy człowiek w kółeczko w środek konwersacji. Ojej. Come on. Wejdziemy teraz sobie w tą grupkę. Przejdziemy w tą. Musimy omijać strażników. Idź, Paula, nie zgubię cię. Dobra. Teraz tu. Strażnicy już zaczynali się nami interesować. Jeden patrzy się nawet w tą stronę, o ile się nie mylę. Dobrze, wyjdziemy i musimy mieć nadzieję, że nas nie przyuważy. Okej, siadamy na ławeczkę, Właśnie tak. Okej. Idzie jakaś grupka przechodniów? Nie mam czasu na nią czekać nawet. Okej, Ezio, Wejdź może w tych? Nie, nie można. Więc usiądź na ławce. Takie przekradanie się nie jest zbyt ekscytujące na odcinku, co nie? No ale trzeba to zrobić, aby przejść dalej do bardziej satysfakcjonujących misji. Paula, poczekaj. O, chociaż raz jest większa grupa ludzi. No dobrze. O, już wróciliśmy. Więc mam nadzieję, że to koniec tego questa. Okej, schodzimy na bok. Bene. Now that you've learned to blend, I'll show you how to use it for more than just moving around. Let's teach you how to steal. O proszę. Kradzież kieszonkowa. Przytrzymaj bieg i wejdź na kogoś, aby go okraść. Okradłem kurtyzanę. Ojeju, tylko pożyczyłem. Przecież kiedyś oddam, co nie? Aha, czyli mamy okraść co najmniej 5 osób. No to idziemy. O, dziękuję. Wstań, o, dzięki. Was nie będę okradał, o, dzięki. I misja skończona. Wow. Naprawdę to było ekscytujące, co nie? Krążenie wokół miasta. Oj, on się z nami bić chce? Really? No fucking! Fuck! Zdychaj śmieciu, a masz. Żryj gruz. Dziękuję. Do widzenia. Dzięki za kaskę. Tak sobie stałaś, nie mogłem się oprzeć. Okej. Mamy porozmawiać znowu z Paulą. O. You can go now, girls. Oh, do we have to? So innocent. Cute. Now that you have learned how to approach the enemy,
We need to find you a suitable weapon. O właśnie, broń. What would you have me use? Ah, but you already have the answer. Skąd ona to ma? Hey, my father's blade and bracer. How did you get them? By using the same skills I've just taught. O proszę, okradła nas. Ciekawe kiedy. I assume you're familiar with Leonardo da Vinci. Si. But how does a painter factor into this? He's far more than that. Bring him the pieces. You'll see. No tak, w końcu Leonardo da Vinci. Ale to może zaraz powiem. Of course. Why have you given your aid so readily to me, a stranger? Oh fuck. I too know betrayal. Ktoś ją też zdradził już. Oh fuck, dlatego nam pomogła. No to jesteśmy ci bardzo wdzięczni. Okej. A wracając do Leonardo da Vinci, on był człowiekiem renesansu, więc miał bardzo wiele różnych umiejętności. Można powiedzieć, że był uniwersalny. Nawet jako pierwszy narysował plany łodzi podwodnej. Także kto jak nie on może nam pomóc? Mogę wynająć sobie te kurtyzany, żeby za mną poszły. Hello, panie kurtyzany. Mogę was wynająć? Hello. Sorry za cięcie, sprawdzałem czy wszystko się ładnie nagrywa. I jest ok, także gramy dalej, a kurtyzan nie można chyba wynająć, więc lecimy. No dobrze, więc teraz się wtopimy właśnie w tłum i pójdziemy w tłumie ludzi, tak bezpiecznie. Ciekawe, czy Leonardo będzie w domu. Bym się śmiał, jakbyśmy zapukali, a tam nie ma Leonarda. Leonardo poszedł na zakupy. Zostawił karteczkę. Przykro mi, Ezio, wpadnij kiedy indziej. Ale dobra, mniejsza z tym. Tutaj są strażnicy, więc trzeba uważać. A, ten odcinek będzie bardzo długi. Cieszycie się, co nie? Hoho. Wbijamy, Ezio. Liczyłem, że jakąś znajdźkę tutaj zastanę, ale nie ma nic. Pędzimy. Gołębie. Nie zejdę, sorry, ale nie zejdę i proszę na mnie nie krzyczeć. Siemka! Nie mogę kontrować, to cię wykończę w normalny sposób. Oh fuck, skontrował mi! Jaka franca! God damn it! Fuck! Rozwalimy go, czy go nie rozwalimy? Tak musimy mu nawalić. I but! Bardzo dobrze, jeszcze raz! Tyk, tyk, tyk! Co ty na to? Ha, frajer. Masz jakąś kaskę? Masz kaskę? Ej. Cioto. Psz, 5 florenów. Hop na balkon. I z balkonu na daszek. Mam nadzieję, że tutaj naprawdę więcej nie będzie takich strażników. Oni są strasznie irytujący. Leonardo, where are you? Idziemy do ciebie. To gdzieś tutaj. Okej, no to schodzimy. Albo wejdziemy tu i zejdziemy kawałek dalej. O, wskoczymy sobie do tego na przykład. Winda. Prawie jak winda.
Idziemy, idziemy, idziemy. Jest i dom Leonardo. Puk, puk. Kto tam? Hipopotam? Oh, Ezio Auditore. I didn't expect to see you again. What with all that's happened. Ah, where are my manners? Welcome back. No, siema, siema. Now, how can I be of service? I was hoping you could repair something of mine. Of course. Come, this way. On wszystko może. Che pasticcio. Tu santo giorno che cerco. Let me clear space. Spoko, spoko. All right, let's see it. Fascinating. I don't know, Ezio. Despite its age, the construction is rather advanced. No, w końcu to konstrukcja asasinów, co nie? There's not much I can do without the original plans. Mi dispiace. Cholera, ale klatki mi spadły. Wait, wait, wait. God damn it. What are you doing? The contents of this page are encrypted, but if my theory is correct, based on these sketches, it may very well what? Please sit. Leonardo. Dawaj, Ezio, usiądź, nie przeszkadzajmy mu. On ma łeb jak sklep. Da radę. Da radę. Hol. There. Już? Szybki jesteś. What's finished? The blade. I managed to decode that parchment of yours. It showed me exactly what to do. Aha, czyli... Now all that's left is to remove the finger. Really? I'm sorry, but this is how it must be done. The blade is designed to ensure the commitment of whoever wields it. No dobra. Bene. Do it quickly. Ale nas zrobił w jajko, co? No, dziękuję ci, wielkoduszniku. To ścina jest? Czy to nie jest ścina? Chyba ścina, bo klikam i nic się nie dzieje. No, jeszcze raz spróbujemy. Klik. O. Incredible. Fuck. Yes, it is. Nie, no. Tell me, do you have other pages like this? I'm sorry, only the one. Listen, if you ever do happen across another one of these, please. Okej, przyniosę ci. You have my word. And thank you for fixing puka? This. It. By order of the Florentine Guard, open this door! Fuck. Przyszli tu strażnicy. Wait here. Cholera. Przynajmniej mamy już broń. Będziemy mogli się bronić. Poszli gdzieś z Leonardo. What seems to be the trouble? A witness claims to have seen you consorting with an enemy of the city. What? Me? Consorting? Preposterous. When was the last time you saw or spoke with Ezio Auditore? Who? Non fare. No teraz trochę zjebałeś, stary. We know you were close with the family. Trzeba było powiedzieć, że znasz. Perhaps this will help to clear your head. O kurde, butują nam Leonarda. What about now? Oh fuck, szybko, Ezio, pomóżmy mu. A masz palancie. Jak teraz się czujesz? Dziwka. Grazie, Ezio. Nie ma za co. I've grown accustomed to their abuses. What of the body? Bring it inside and put it with the others. Z innymi? Others. The city gives them to me for research. A tak, faktycznie, sekcja zwłoki te sprawy. No dobrze, no to znowu robimy za jego tragarza. Ale jakoś trzeba się odwdzięczyć, co nie? W końcu tyle dla nas zrobił i dostał za nas wpierdziel.
od tego strażnika. Okej. Więc wnieśmy mu te zwłoki. Tutaj mam je odłożyć? No dobrze, no to odkładam. Thank you, Leonardo. Tak. Anytime. And remember, if you find more of those strange pages, bring them to me. Should they contain new designs, I will upgrade your blade as well. Of course. Now, I really should be getting back to Paola. Porgi le i miei omaggi. Tak, nic się nie stało, tylko trup leży na schodach. To nic takiego, to jest normalne w tym kraju. O, oh, goddammit, mamy ukryte ostrze. Cieszę się bardzo z tego powodu. Hop. Przejdziemy tak, tak. I do góry. Hop. Hop. O. No dobrze, ale w tym miejscu zakończymy sobie odcinek. Zobaczcie, jaki ładny widoczek. Ja jestem Kilgor. To był 5. odcinek naszej serii z Assassin's Creed 2. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i co? To wszystko. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!